rozpoczynamy program Godzina Radia RSC. Przed mikrofonem Maciek Bomba. Dzień dobry. W ubiegłym tygodniu w Centrum Ogrodowa odbyło się wydarzenie zatytułowane Badania Przesiewowe, jeżeli chodzi o spektrum autyzmu. Tutaj specjaliści ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skierniewicach spotkali się z rodzicami, a także ich pociechami, które budzą niepokój właśnie u rodziców. Dziś na temat właśnie autyzmu, a także nad przebodźcowania. Rozmawiałem z koordynatorem Zespołu Wczesnego Wspomagania Małgorzatą Puchalską. Dzisiejsze spotkanie związane jest z pewnymi badaniami, które prowadzicie w Centrum Ogrodowa. Jest to badanie, które ma wskazać na różnego rodzaju dysfunkcje szeroko nazywane spektrum autyzmu. Kto się zgłasza na tego typu badania? Na badania może zgłosić się każdy, kto jest zaniepokojony rozwojem swojego dziecka. Jest to ogłaszane i w radiu, i na plakatach, na Facebooku i zawsze zapraszamy wszystkich rodziców. My diagnozujemy, robimy konsultacje i często jest tak, że wysyłamy dzieci na pogłębioną diagnozę. Jeżeli chodzi o spektrum autyzmu, tak naprawdę ostateczną diagnozę może dać tylko i wyłącznie psychiatra. Tutaj mówiąc na temat właśnie spektrum autyzmu i tego, że powinniśmy być zaniepokojeni pewnymi zachowaniami, wiadomo, że dzieci często nie potrafią wyartykułować swoich potrzeb, tego co boli, dlatego też często bywa tak, że ta diagnoza jest istotna z powodu jednego, obserwacja naszej pociechy. Na co powinniśmy zwracać uwagę, żeby ewentualnie do was się zgłosić? Przede wszystkim, jeżeli są to mniejsze dzieci, czy takie dziecko przejawia uśmiech społeczny, tak? Czy nas zaczepia, na przykład też czy ma różną mimikę, czy potrafi odczytać naszą mimikę, czy też robi papa i czy to w ogóle, czy rozumie ten odruch. To, co jest ważne też, to, co możemy jakby sprawdzić u małego dziecka, czy reaguje na imię. I nie chodzi tutaj o pstrykanie paluszkami, on się wtedy odwraca. Chodzi o to, czy reaguje bez żadnych dźwięków dodatkowych, które my możemy wykonywać przy tym. Jeżeli pytamy się, gdzie takie mniejsze dzieci, tak do 10 miesiąca życia, powinny też już reagować na pytanie, gdzie coś jest, przez szukanie tego. Ważne jest też wskazywanie paluszkiem u tych dzieci, co jest rozumiane też jako komunikacja. Możemy zwrócić uwagę na to, czy dziecko potrafi naśladować, czy potrafi bawić się na niby i czy pojawia się mowa. No teraz mówimy na temat właśnie tych rzeczy, które się dzieją, natomiast czy jest w ten sposób, że powiedzmy jest normalny rozwój dziecka do pewnego momentu i nagle te wszystkie rzeczy, o których tutaj było wspomniane, one się nagle pojawiają, czyli przestaje to dziecko reagować na swoje imię, przestaje szukać tej rzeczy, która jest, że nagle, praktycznie nie z dnia na dzień, ale może z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, ten rozwój poznawczy dzieciaka się zatrzymuje i w tym momencie możemy mówić, że to jest właśnie to, o czym dzisiaj rozmawiamy? Rzadko się tak zdarza, chociaż są rodzice, którzy mówią, że rozwijało się prawidłowo i później czasami rodzice wiążą to ze szczepieniem, czasami z wyjazdami do szpitala, po wyjazdem mamy czy któregoś z rodziców, ale z reguły, znaczy nie ma dokładnie konkretnej przyczyny, jeżeli chodzi o spektrum autyzmu. Jest kilka hipotez, jednym z nich jest uwarunkowanie genetyczne, ale na to muszą dołączyć do tego także inne czynniki, czy środowiskowe, czy właśnie jakieś sytuacyjne, które spowodują, że ten autyzm się pojawi. Czyli na sobie możemy powiedzieć, że to akurat jest sprawa, która dotyczy nas, ale bez naszego jakiegoś zaangażowania, bez jakichś naszych zaniedbań. Natomiast pojawia się nowe sformułowanie, które coraz częściej dotyczy właśnie małych dzieciaków i to, co ze spektrum autyzmu można, mówiąc kolokwialnie, pomylić, przebodźcowanie. Tutaj chyba już mamy duży wpływ na to, jak nasza pociecha będzie się rozwijać. Zdecydowanie dzieci do drugiego roku życia nie powinny w ogóle korzystać z żadnych telefonów, z żadnych multimediów. Powyżej drugiego jest to do 20 minut według badań psychologicznych. Jak najmniej powinny te dzieci korzystać z multimediów, z tego, co im dajemy. Powinniśmy przede wszystkim, nie rozwija się wtedy mowa, nie rozwija się komunikacja. Dzieci uczą się poprzez naśladowanie, a jeżeli nie widzą naszej twarzy, nie rozwija się też kontakt społeczny, w ogóle dochodzi do zaburzenia mózgu, więc przebodźcowania większego, co powoduje, że te dzieci są bardziej rozdrażnione, bardziej pobudzone, trudniej im skoncentrować się na zadaniu, które my proponujemy.
Czyli jednym słowem powinniśmy zwracać uwagę na to, w jaki sposób z dzieckiem spędzać ten wolny czas i więcej czasu mu poświęcać. Co się dzieje z mózgiem takiego małego człowieka, kiedy powiedzmy dajemy mu do obejrzenia film animowany, gdzie cały czas tylko i wyłącznie miga światło, jest dosyć głośno, te sceny są bardzo prędkie i po prostu te oczka tego malucha po tym ekranie biegają? Przede wszystkim pojawiają się problemy ze snem, problemy z koncentracją, ubogi zasób słownictwa, bo te dzieci się nie rozwijają, nie komunikują się z nami, zaburzona jest praca mózgu i przede wszystkim jest pobudzenie, tak? Czyli te dzieci są rozbiegane, nadruchliwe, trudno im się skoncentrować i wyciszyć. Dużo macie tego typu spotkań z rodzicami, którzy po prostu mówią, że coś z moim dzieckiem się dzieje, proszę pomóżcie i nagle usłyszałem od was diagnozę, że to wasza wina. Nie, nigdy nie mówimy, że to jest wina rodziców, tylko próbujemy współpracować, staramy się doradzić i wcześniej podjęta interwencja i intensywna terapia, także ze strony wczesnego wspomagania, przynosi zdecydowanie dobre rezultaty. Jak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o tą terapię? Czy to jest po prostu terapia wyciszająca, czy też po prostu jakieś alternatywne sposoby poznawania świata dajecie jako to narzędzie i rodzicom, opiekunom, jak również i tym małym pociechom? Zarówno są to zajęcia z integracji sensorycznej, gdzie poprawiamy pracę wszystkich systemów sensorycznych, które są bardzo istotne, jeżeli chodzi o spektrum autyzmu. Wprowadzamy także logopedię, neurologopedię, jak również zajęcia typowe dla dzieci ze spektrum autyzmu, gdzie pracujemy przede wszystkim nad kontaktem wzrokowym, nad umiejętnością relacji z drugą osobą. I teraz na koniec pytanie, które powinno się pojawić na samym początku. Jeżeli chodzi o liczbę osób, które się do was zgłaszają właśnie i że z podejrzeniem, że u ich pociechy jest to spektrum autyzmu, co możemy powiedzieć? Większa jest to liczba? Tak, zdecydowanie z każdego roku jest tych dzieciaczków coraz więcej, ale wystarczy naprawdę podjąć wczesną interwencję, zmienić, dostosować środowisko do potrzeb i możliwości dziecka i widać zdecydowane efekty. Jakie to są efekty? Że jest nawiązanie relacji, umiejętność współdziałania z drugą osobą, jest zdecydowanie lepszy kontakt wzrokowy, umiejętność naśladowania, zabawy na niby, rozumienie symbolicznych rzeczy, przenośni, metafor, poczucia humoru, które to dzieci ze spektrum mają zaburzone. Aha, czyli jednym słowem to nie jest w tym momencie, że jeżeli przychodzi ktoś, u kogo jest stwierdzone spektrum autyzmu przez lekarza, psychiatrę, że to w tym momencie wiadomo, że to już tylko i wyłącznie jest dziecko autystyczne, ale też żmudna praca rodziców i specjalistów powoduje to, że ten dzieciak ma kontakt z rzeczywistością, potrafi funkcjonować w społeczeństwie. Znaczy według ostatnich badań prowadzonych przez Synapsis 10-15% tych dzieciaczków przy wczesnej interwencji i wcześniej podjętej bardzo intensywnej terapii jest w stanie funkcjonować samodzielnie w społeczeństwie. W Skierniewicach na terenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego ile takich badań prowadzicie? Ile takich dzieciaków właśnie z autyzmem trafia właśnie pod waszą pieczę? Prowadzimy cały czas konsultacje, można dzwonić do ośrodka i zapisywać się na takie konsultacje. Dzieci ze spektrum autyzmu mamy bardzo dużo, z każdego roku jest coraz więcej. Czyli jednym słowem te badania przesiewowe, które dzisiaj się odbywają w Centrum Ogrodowa, to jest tylko i wyłącznie jeden z elementów, czyli osoby, które powiedzmy nie skorzystały, a widzą jakieś zaburzenia i są nie zmartwione z zachowaniem swoich pociech, zawsze mogą skorzystać z waszej oferty specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy Nowobielańskiej Stojusz. Tak, serdecznie zapraszamy. Można korzystać i z konsultacji i jest dodatkowy program Za życiem, w którym też dzieci mogą być objęte terapią. Czy potrzebne jest jakieś skierowanie, czy to też wystarczy telefon i umówienie się, jeżeli chodzi o takie konsultacje? Jak najbardziej można dzwonić do sekretariatu i zapisywać się na konsultację wczesnego wspomagania. Kończymy dzisiejszy program Gość Dnia Radia RSC. Przypomnę tylko, że na temat badań przesiewowych, jakie przeprowadzili specjaliści zespołu wczesnego wspomagania ze Skierniewickiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, rozmawiałem z koordynatorem tegoż zespołu Małgorzatą Puchalską.